Siemaneczko, kontynuujemy przygody w Star Wars Jedi Survivor. No jak widzicie, obok mnie stoi Merin? Merin? Jakie tam było? No czarownica w każdym razie. Nasza dziwna druga połówka, tak by się wydawało, przynajmniej z opowieści z pierwszej części. Powiem, że pewna zazdrość mnie bierze, gdyż ona dysponuje całkiem sporym wachlarzem umiejętności, w przeciwieństwie do nas. No... No i teraz ma nas zaprowadzić do Sir, do cioteczki Sir i jeszcze nam wyrzuty porobiła, bo wychodzi na to, że ona cioteczkę odwiedzała, a my nie bardzo. No i teraz... Widzisz? Widzę. Będziemy musieli się chyba z tym zmierzyć. No, czarownica potrafi czarować. I się teleportować. To jest całkiem niesamowite. A my musimy skakać. Powiedzcie, gdzie tu jest uczciwość? O-o. Ej, ale dlaczego nie mogę się odbić od powietrza? O, tak chciałem właśnie zrobić. Nie wypadłeś z formy. Tylko jak to nie? Jakiś taki wolny. Nie znasz się na żartach, droidzie. Dobrze, że ty się nauczyłaś żartów. No i powiedzcie, no... Jak tak można? Tędy. Nie utknąłeś, prawda? Boże, przestań. Dosita, zablokowany. A, dla tych, co nie wiedzą, no ponieważ ona jest z tych sióstr takich jakichś mocy, czy jak to tam było, no to dość mocno związana jest z tą ciemną stroną, mimo że od dłuższego czasu nam pomaga. Próbujesz mnie zabić? Przepraszam, myślałem... Dobra, Kal. Odsuń się. Ja się tym zajmę. Co ty robisz? Odtwarzam stan rzeczy, który zaburzyłeś. Niesamowite. To wyglądało wyczerpująco. Potrzebujesz odpocząć? Nadciąga burza. Odpocznę, jak dotrzemy do bazy Sir. Gdzie się tego nauczyłaś? Na Datomirze. Poleciałaś do domu? Tak. Moje siostry odeszły, lecz ich wiedza pozostała. Co poniekąd jest też niepokojące. No ale jej nowe umiejętności bądź co bądź się nam przydają. Mieliśmy złapać tu takiego zwierzaczka, który by miał nas przewieźć. Ponieważ jej śmigacz został uszkodzony. Spamele to są te właśnie zwierzaczki. Możemy się wyleczyć. No, tam będziemy schodzić. Dobra. To skorzystajmy. Zatrzymaj się. Także zobaczmy, o co tutaj chodzi. Zniknął, ale jeszcze tu wróci. Nie powinniśmy byli wyruszać w tę podróż. Niechaj Jedi nas chronią. Zaatakowani pielgrzymi. Pielgrzymi zostają zaatakowani przez stwora podczas wędrówki. Potem modlą się do Jedi o ochronę. Kult Jedi, no niesamowite. Może ktoś w bazie Sir będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. Nie chce się ruszyć. Czyli tu skrót jakiś będzie. Gdy tylko będziesz gotowy. Naprawdę polubiłam ten śmigacz. Zastanówmy się. Tego zabijemy. O, tu jest ich więcej. Nie odpuszczaj!
O. Tych wyrzucimy. Ten też spadł. O, zepchnęła go też. Dobrze walczyłeś. Tam można przejść, ale można i tam przejść. A tam po co? Zobaczmy mapę. Dobre pytanie. Spróbujmy, bo nie ma tego na mapie. O-o. Baza Sir jest w inną stronę. Świetnie mi poszło. Zostanę tutaj. Gotowy iść dalej? Zaraz. No. Słab się. Dobrze. O, i na to liczyłem. Znaczy niekoniecznie na to, ale że coś tu będzie. Punkt umiejętności. Można na skróty zejść do niej? Można. Znalazłeś coś? Tak. Powinnaś częściej próbować takich ścieżek. Przemierzyłam całą galaktykę. Pamiętasz? Jak mógłbym zapomnieć? Dobra. Medytować nie ma co, bo się odnowią przeciwnicy. Ale punkt umiejętności możemy sobie tu dodać. Co mamy do wyboru? Silniejsze wstrzymanie. Aha. Tu dwa punkty są potrzebne, to nie. Dłużej będzie. Możemy w to pójść. To spowolnienie się przydaje. No i w miarę umiem z niego korzystać. To też jest niewątpliwy atut. O, możemy pogadać. Co na razie myślisz o Jedzie? Zabójcze stwory, imperialni. Serdeczne powitanie to nie jest. To surowa planeta, ale można ją polubić. Jak Datomirę? Tak. Gotowy? Baza Sir jest daleko, a my mamy spory kawałek do przejścia. No dobra. Czyli nie pogadamy o tym, co było. Merin, masz to? Oczywiście. Spotkamy się po drugiej stronie. Nie powinieneś był tu przychodzić. O. Tam spaść to raczej chyba niedobrze, nie? O-o. A, bo to jest miotacz ognia. O, kolejny punkt umiejętności. Miło, miło. Bli, bla, bla. O. Co to mały? Starożytne ruiny. Starożytna cywilizacja, która zbudowała to miejsce, wymarła już dawno temu, ale pielgrzymi wciąż wędrują do tych ruin, by je badać. O. Ziomal. To tak, tego zabijemy, a tamtego z bloków, nie? Okej. Coś tu się przez chwilę wyświetliło.
ale chyba wydawało mi się. O! No idź, pomóż jej. Nie patrz się. Dobra, jest. Jest niepokojąco skuteczna. Boją się ciebie. Wiem. Zaczęli nazywać mnie pustynnym duchem. Pustynnym duchem, to? Nękanie imperialnych stało się moją rozrywką. Czy aby niezbyt pewna siebie jest? Może ktoś w bazie Sir będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. No tam jest skrzynka. A, tylko jak tam się dostać? Chyba się nie da. Tu jest ona. Nie no, musimy... Co, zejść? Chyba tak. Musieli dobudować całe pokolenia, ale twórcy tego miejsca już przeminęli. Podczas podróży napotkałam szczątki wielu cywilizacji. Wszystko niszczeje, Kalukestisie. Nie wszystko. Brakowało mi twojego optymizmu. W tych czasach w galaktyce to rzadkość. Tam się podpiąć można, ale to powrót jest ogólnie. Jak tam dół? Dół to raczej nie jest kierunek dobry. Oho. A, z powrotem. Tam bym przeskoczył. Tam coś będzie. Chyba coś ograłem, idąc na skróty. Bo gra raczej sugeruje, że powinniśmy przejść tędy. Ktoś wyc... O nie! Jak wskoczyłem prosto w... No nie... Tak nie wolno. Jeszcze będę musiał kawał drogi przejść. No ale mamy dodatkowy punkcik, czy nie mamy? Umiejętności? Mamy. Aha. W tych umiejętnościach to głównie. No to dajmy sobie to. Przyda się. Jak widzimy. Im więcej będziesz odpoczywał, tym dłużej zajmie nam dotarcie do bazy Sir. Jeśli stracimy koncentrację, to nigdy tam nie dotrzemy. Nie martw się, Kal. Będę cię chronić. O, dziękuję. Czemu nie mogę? Ostrożnie, jest tu niebezpiecznie. Dobra, ale mogę wysłać ciebie. No, robię. No, spadnij.
kawałek będę musiał przejść ponownie. No wystarczy. Dokładnie jedno. Robi wrażenie. Ten kawał drogi, że trzeba było przechodzić. O, pomogła. Skrzynka. Opisuje się, mocą otwiera. Stół nam niepotrzebny. No chodź uskanować. Wyglądają jak Jedi. Sir twierdzi, że na Jedzie mieszkało kiedyś wielu, którzy czcili takich jak ty. Może nimi... Pradawne wojny. Relief przedstawiający wojnę między pradawnymi użytkownikami mocy a nieznanym wrogiem. Niektóre postacie bardzo przypominają Jedi. Byli. Tacy jak ja. O, tu coś zbadać można. Tam jest oaza. To już niedaleko. Takie potworki śmieszne. No dobra, ale weszliśmy tu i co? Jest tu przejście jakieś? Drzwi. Coś można zniszczyć? Nie. To po co tu wleźliśmy? Tylko dla tej skrzynki? Mapa. Trochę zbliżmy. Tu jest zamknięte, nie można wejść. Tam nas prowadzi. Czemu nas tam prowadzi? To my tam byliśmy. A że tu może? Wiesz, kto to był? Ja nie, ale może Sir wie. Bidi, czy on przypomina Kala? Zawsze lubiłeś cię wspinać. A, bo wyjście mam. Jeśli to był żart, to mam nadzieję, że spadniesz. O. No, ty, ale tak to nie rób. Nie wiem, czy to działa. Ona potrafi strzelać fajnie. Skrót. O, skanowanie. Szturmowiec z plecakiem rakietowym. Trafi latać tylko przez chwilę, skróć dystans i uderz jak tylko wyląduje na ziemi. Upuszczone granaty możesz odepchnąć mocą. Niektóre planety w obrębie wciąż powiększając się do granic... Co? Niektóre planety w obrębie wciąż powiększających się granic Imperium nie sprzyjają konwencjonalnym atakom naziemnym, ale żołnierze z plecakami rakietowymi mogą poruszać się ponad niedostępnym terenem. Zazwyczaj wysyła się ich, by rozpoznali pozycję wroga lub stanowili część szturmu frontalnego,
a ich wyszkolenie i wyposażenie zapewnia przewagę nad okopaną piechotą przeciwnika. Podobnie jak w przypadku wszystkich prysaków rakietowych, urządzenie jest podatne na uszkodzenia lub przegrzanie. No tak, po Mandalorianach z Heda. Jeszcze coś mogę zbadać. Tak? O. To mogę zbadać. Chyba nie. No pojawia się co chwila. Badaj. No ale tędy musimy iść. Będę musiał zjechać na dół. I to daleko. Czy tędy? Niepokojące to jest co najmniej. Właśnie. Leży Skriton. Chyba gdzie jest Skriton? Coś się zbliża. O, tak mogę zjechać. O. Dobra, idę od tyłu. No pewnie. Nie ma. Postaram się. O. Skubany. Dziabnął mnie. Staram się, żeby mi nic nie było. Ona mu nic nie robi. O, teraz go dziabła. Wzajemnie. Skriton. Obejdź go z jego słabszej prawej strony i zaatakuj od flanki, która jest gorzej chroniona, czyli od nie wielkiego szczypca, tylko małego. Uszkodzenie dużych lewy szczypiec ułatwi ci zabicie tego stworzenia, ale to niebezpieczna taktyka. Jedha stanowi dom dla mnóstwa niebezpiecznych stworzeń, ale niewiele jest tak bezwzględnych i nieprzewidywalnych jak Skriton. Są to niesymetryczne stworzenia, a ich lewe szczypce są ogromne i niesamowicie potężne. Nie tylko z łatwością miażdżą swoje ofiary, ale mogą także wytrzymać kilka mocnych ciosów. Ich ruchy są chimeryczne i nieprzewidywalne, dzięki czemu Skritony uznaje się za jedne z najgroźniejszych stworzeń na planecie. Chyba możemy się zgodzić, że dość niebezpieczne. A ty, a tak mało expa dostaliśmy, bo to ona dobiła go? Tak, nie wolno. Patrz, ile ma tu tych ziomali. Dobra, pomóż. Jaka ona jest niemiła. Chyba ma coś nam za złe. Sir byłaby zawiedziona, gdybym pozwoliła ci umrzeć na pustyni. O, są zwierzaczki. Boska oaza. Naprawdę myślisz, że możesz go oswoić? Możemy spróbować. Widzę, że mam podobne myślenie. Jesteśmy uratowani. Teraz będziemy mieć siłę, żeby dotrzeć do szlaku. Niechaj Jedi mają nas w swej opiece. Ocaleni pielgrzymi. Trójka pielgrzymów dociera do oazy, co ratuje ich przed pewną śmiercią. Dziękują mocy za ten akt łaski losu. Niektórzy powiedzieli moc, inni szczęście. Może Sir będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. Dobra, ciebie spróbujemy oswoić? Jak to było w ogóle? Kurda, bałbym się go. No to jedziemy, mały. Pomóc ci? Dziękuję. No tak. Ale dam radę. Jedźmy. Ooo.
O, będziemy nim sterować. Udaj się do bazy. Dajcie mapę, daleko to? A, tam. A my jesteśmy tu. Że tędy? Dobra. Daleko ta baza? Nie z naszym nowym przyjacielem. I mamy chwilę, żeby sobie pogadać. Prawda. Kopę lat. Zwiedziłaś pewnie całą galaktykę. Prawie. Jak było? Niesamowicie. Tonące miasto Kuratow. Urwiska Persai. Galaktyka cierpi, ale wciąż istnieje w niej piękno. Jakieś przygody z Imperium? Tak. Nastały mroczne czasy. Pomagałam tym, którym mogłam. Cieszę się, że jesteś cała. Wzajemnie. Gdziekolwiek poleciałam, zawsze byłeś blisko mych myśli. To droga powrotna. No właśnie. Okej, okej. Czy ja dobrze poszedłem? Tu gdzieś w lewo? A, tu, tą łapą, co się ślizgaliśmy. No tak, no bo on przechodzi w miejsca, gdzie my przejść nie mogliśmy. O, wow. Nigdy nie widziałem takiej burzy. Trudno przewidzieć, ile potrwa. Lepiej nie przekonać się na własnej skórze. Też tak uważam. Całe lata unikałeś Sir. Czemu chcesz ją teraz odwiedzić? Potrzebuję jej pomocy. Szukamy czegoś związanego z zakonem. Ciekawe. Wciąż jesteś zły, że odeszliśmy? Nie spodziewałem się tego, Merin. Wszyscy ruszyli własnymi ścieżkami. Rozumiem, Kal. Z tym coś mogę zrobić? Swoje powody. Teraz wolniej! Pewnie i mógłbym, tylko musiałbym zejść z niego. Po co? Ale majestatyczny jest. Też mamy jakieś ruiny. No dobra, zobaczmy mapę z ciekawości. Ale tu nic na mapie nie jest. To jest ścieżka. Tylko i wyłącznie. Przynajmniej taka się wydaje. Możesz się pospieszyć? Biegnij sprintem. Radę. O to daj. Musimy się pospieszyć. Szybciej. No już szybciej się nie da. O, Imperium. Żeby się tylko nie wywrócił. Trzeba się pospieszyć. Spamel się boi. O-o. O-o. Świetnie. Tego brakowało. No ale ty. Gdzie jaskinia? Mapy nie mamy. Tam coś jest, coś się świeci. Trochę to nielogiczne, chyba że straciliśmy przytomność i to się dzieje w naszej głowie. Mapy nie mamy, tak w ogóle. Idziemy na czuja. Biegnij. Nie może biec. Co za pierdoła. O-o. O-o. Jesteś cały? Tak. A ty? Też.
raczej nie żyje. O, imperialni. Kurczę, jeszcze będzie musiał się z nimi bić. Dobra, idziemy. Problem. Musisz się uleczyć. O nie. O, nie ma teraz ten. Można podejść. Kurde. Z jednej w drugą. Swoją drogą. Tam było, że można odepchnąć chyba je. Dobra, i teraz problem. Zwykłe strzały chyba mogę odbijać. O, tych min jest po prostu więcej. O nie, 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 nie. Próbuję. Ja pierdzielę. O, o. Nie, 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 znowu. Co się stało? Nie, to, to. Czy ja przeskoczyłem przez jej jakiś portal? Nie. Niezła randka. Niemożliwe. Spamel musiał znaleźć schronienie. Tędy. Jaskinia. Ten Spamel nas uratował. Możemy mu wybaczyć, że zostawił nas na śmierć. Zgoda. Dobra. Na noc wystarczy. Usiądź. Opowiedz mi, co porabialiście, odkąd ostatnio się widzieliśmy. No, było jak zwykle. Trochę walczyliśmy, trochę pomagaliśmy. Nie zagrzewałem nigdzie miejsca. No i... odkryliśmy coś wyjątkowego. Miejsce poza zasięgiem Imperium. Ale
musiałbym przestać walczyć. A nic innego nie potrafię. Kal. Spójrz w ten ogień. On cię ogrzeje. Pokrzepi cię w ciemne, samotne noce, tak? Ale jeśli go nie ugasisz, pochłonie wszystko, co spotka na swojej drodze, pozostawiając jedynie popiół. Za to w zimną noc, taką jak ta, ciepły ogień jest idealny. I towarzystwo też nie jest najgorsze. Tęskniłem za tobą. A ja za tobą. Musiałam odejść, Kal, aby poznać galaktykę na własnych warunkach. Znalazłaś coś? Siebie. Odzwierciedloną we wszystkich miejscach i ludziach. Datomira zawsze będzie mi domem, ale nie musi określać, kim jestem. Nie rozumiałem, dlaczego odeszłaś. Ale teraz myślę, że dokonałaś dobrego wyboru. Ten ją skanuje. Przegapiłeś coś. Hej. Rozpogodziło się. Chodźmy. Meteorologia Jedi. Pustynie Jedi są podatne na ekstremalne zjawiska pogodowe, z których najczęstszym jest burza piaskowa. Sypki pustynny piasek smagany przez wiatry wyjące w dolinach i pośród gór przeistacza się w nawałnicę ścierającą wszystko na proch. Należy ich unikać za wszelką cenę, bo są dość silne, żeby ogołocić z poszycia statki kosmiczne. No to faktycznie. Więcej będzie jakichś nowych informacji? O, perspektywa. Podczas przeczekiwania burzy piaskowej w jaskini, Kal przyznaje, że boi się porzucić walkę z Imperium i zastanawia się, dlaczego Merin opuściła załogę. Merin wyjaśnia, że większość życia spędziła na Datomirze i musiała odejść, aby poznać galaktykę na własnych warunkach. Fajna ta historia jest. Swoją drogą EA ogłosiło, że będzie to trylogia i ani części więcej, ani mniej. Pochwaliło się też, że całkiem dobre wyniki robi ta gra, więc ta trzecia część powinna być też niezła, domykająca pewne wątki. Zobaczymy jakie. A póki co musimy ukończyć tą część, ale resztę tej historii będziemy poznawać w kolejnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Póki co zachęcam do oceny tego odcinka, jak również jakichś komentarzy i oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Żegnam się. Cześć.